Dzień dobry, Jan Piński, Tomek Szwajgierd, wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś dla Państwa zajmiemy się takim bardzo niebezpiecznym planem Jarosława Kaczyńskiego na utrzymanie władzy, czyli grą na unieważnienie wyborów. Ta gra rozpoczyna się wraz z nowelizacją kodeksu wyborczego. Specjalnie uchwalono to w ten sposób, uchwala się w ten sposób, że zgłoszono ten projekt jako projekt poselski w ostatniej mniej więcej chwili, tuż przed wyborami. Projekt poselski, dlatego że gdyby go zgłaszano w postaci projektu rządowego, to trzeba byłoby mieć odpowiednie konsultacje. Formalnie oni to sprzedają jako projekt, którego celem jest zwiększenie frekwencji. Faktycznie jednak to nie jest nie tyle zwiększenie frekwencji, ile zwiększenie frekwencji elektoratu PiS, czyli zrobienie tak, żeby to wyborcom PiS było łatwiej głosować, a nie każdemu z wyborców. To jest oczywiście nieuczciwe i to już samo w sobie pozwoli podważać te późniejsze wyniki wyborów. Ale tam jest jeszcze inna rzecz w tym wszystkim. Tam jest bardzo ważnym elementem tego jest tworzenie nowych, małych komisji wyborczych. Te małe komisje wyborcze mają na celu nowe powstawać, to jest kilka, to jest około 6 tysięcy komisji. Szczególnie małe komitety, takie jak PSL, Konfederacja, ale też nie oszukujmy się, i Platforma Obywatelska będą miały problemy z umieszczeniem swoich przedstawicieli we wszystkich komisjach. I w takich miejscach nagle się okaże, że wiele wskazuje na to, będą wyniki głosowania takie, jakie były w słynnych ośrodkach opieki społecznej, 100% głosów na Andrzeja Dudę, tutaj będzie 100% głosów na PiS. I to oczywiście tworzy bardzo poważne zarzewie konfliktu. I tu nie ma mowy, bo oczywiście jest sytuacja, którą PiS zostawia, jest Warszawa, która jest bardzo mocno niereprezentatywnym okręgiem, gdzie bardzo duże zamieszanie wprowadzają głosy z zagranicy, to znaczy liczba osób głosujących jest znacznie większa niż liczba dostępnych mandatów. Krótko mówiąc, Jarosław Kaczyński gra na wariant, w którym jeżeli się nie uda im, znaczy, bo jeżeli się im uda w ten sposób wygrać wybory, no to po prostu będzie wielka walka na ulicach, znaczy wygrać wybory, no wygrać, ogłosić zwycięstwo w wyborach, w ten sposób wygrać liczenie głosów wyborczych, bo tak to trzeba będzie przedstawiać. To jest jedno zagrożenie, jest po prostu takie ordynarne fałszerstwo poprzez te zwiększenie tych liczb, radykalnie tych liczb bardzo małych okręgów, bardzo małych komisji do wyborczych do głosowania. A drugie to jest takie, żeby po prostu stworzyć gigantyczne zarzewie konfliktu. No i trudno jednak nie przyjść do wniosku, że jest to jednak bardzo, bardzo, chyba najbardziej niebezpieczna z prób ustawienia wyników wyborów. Tomku. Szanowni Państwo, Janku, tutaj jest, zwróćcie Państwo uwagę, że Kaczyński i jego banda zawsze wygrywa. To znaczy, jeżeli wybory będą unieważnione, bo rzeczywiście jego doradcy, ludzie, którzy tutaj są fachowcami od w szczególności prawa konstytucyjnego, prawa wyborczego, wiedzą, że on idzie po bandzie. Naprawdę idzie po bandzie. I jeżeli te wybory będą unieważnione, to co się dzieje? Kupuje czas. Dalej rządzą. Zobaczcie Państwo, że przegłosowali zmianę terminu wyborów samorządowych. Czyli co? Teraz, jeżeli te wybory nagle okazałoby się, że jesienią będą unieważnione, czyli znowu by się zeszły dwa terminy wyborów,
Czyli wtedy już nie można zmieniać samorządowych, trzeba te przenieść jeszcze dalej. Wygrany jest zawsze PiS. Liczą na to, że poprawi się koniunktura. Już dosyć będą mieli niektórzy posłowie czy działacze partyjni, którzy funkcjonują cały czas w opozycji, że w końcu przyjmą jakieś propozycje od PiS-u. To wszystko jest dla nich tylko dobre, bo to nie jest tak, że te błędy czy te rzeczy, które dyskwalifikują wynik wyborczy, skutkują dla nich odpowiedzialnością karną. Nie. Po prostu wybory są nieważne. Co się stało? Nic się nie stało. No niestety znowu spisek wrogich sił, to co powie Kaczyński, wygraliśmy, ale wybory okazały się nieważne. Czy powiedzmy od razu opozycja grała na unieważnienie wyborów. To, co ja mówiłem wcześniej. Dlatego kazałem zrobić korpus ochrony wyborów. Dlatego teraz ja chcę ułatwić ludziom. Zobaczcie Państwo ten przepis, który już po prostu a priori już jak gdyby jest taki no, co najmniej dyskusyjny. Chodzi o tę kwestię podwożenia ludzi na wybory tych, którzy skończyli 60. rok życia. Wiadomo, że będą to organizowały samorządy, ale nie wszystkie samorządy mogą to zrobić. Tak jak słusznie zauważyłeś, tych nowych 6 tysięcy komisji wyborczych, tam będzie musiała pomóc władza obecnie rządząca. Wiadomo, jak to będzie wyglądało. Czyli de facto ludzie związani z PiS-em będą podstawiali transport i będą wozili ludzi, bo nie mówi się jaki transport, będą wozili ludzi na wybory. Szanowni Państwo, no to już jest bardzo poważny argument do tego, żeby wybory były nieważne. W każdym przypadku wygrywają oni, pamiętajcie Państwo. W obie strony, bo na przykład oni będą protestować, że ktoś gdzieś nie, że na przykład tam, gdzie była opozycja we władzach samorządowych, tam nie dowiozła i to też daje im możliwość oprotestowywania. Właśnie, o tym nie, widzisz, o tym nie pomyślałem. Brawo, brawo, brawo. Więc mamy tutaj do czynienia, znaczy próba zrobienia tego w taki sposób. Dzisiaj jest tak, że obwód musi co najmniej 500 mieszkańców, a oni proponują, żeby obniżyć to do 200 mieszkańców. I te 6 tysięcy komisji w całej Polsce to jest po prostu gigantyczne miejsce, gdzie ma dochodzić do nadużyć. Niech pamiętajcie, że oni chcą te nowe z tych 6 tysięcy robić to, co Jarosław Kaczyński zapowiedział, czyli umieszczać te wyborcze punkty przy kościołach. To znowu będzie kolejny punkt zaczepienia, żeby złożyć wniosek o nieważność wyborów. Oni po prostu chcą wprowadzić chaos, chcą wprowadzić konflikt. Oni wiedząc, że przegrywają wybory przy normalnej, w normalnym, że tak powiem, toku, próbują zmieniać zasady gry. Czyli zmieniają zasady gry. Dlaczego nie zrobili tego w 2019 roku? Ponieważ uważali, że wygrają. Normalnie. Teraz po prostu uważają, że normalnie przegrają wybory, więc teraz zaczyna się po prostu sezon na sztuczki. Sezon na, to się nazywa łowienie rybek w mętnej wodzie. Wysypał mi się Pegasus, pamiętaj. Tak, to też jest to. Po drugie, teraz jest tak, drodzy Państwo, że kiedy ja w 2019 roku i 18 już ostrzegałem ludzi przed Pegasusem, to trochę mnie traktowali jako człowieka, który tak no, wszędzie widzi ludzi, którzy za nim chodzą. Wiecie Państwo, ja używałem wtedy takiego telefonu Nokia 3310, ponieważ był mi to jedyny znany sposób nie posiadania Pegasusa na tamten czas. I tam były też historie, że nikt nie wierzył do momentu, kiedy Pegasusa potwierdził Citizen Lab u Brejzy, u Giertycha, u Wrzosek, u ciebie, ale tak naprawdę to ta trójka się liczyła, taka, wiesz, najważniejsza. Tak, tak, oczywiście. Znaczy nie, to bo wiesz, to też ty tam, Długosz, Malinowski, to już jest już taka, wiesz, umówmy się, tych ludzi jest znacznie więcej, tylko nie wszyscy się chcą afiszować z tym. Kaczyński się przyznał po tej trójce przyznał się, powiedział. Tak, tylko że właśnie, ale chodzi o to, że oni już wiedzą,
Kluczem jest to, żebyście Państwo zrozumieli, że nieuczciwość wyborów w 2019 roku polegała na tym, że Jarosław Kaczyński wiedział, co planuje sztab wyborczy Koalicji Obywatelskiej, i oni działali z wyprzedzeniem, sabotując plany. To jest, drodzy Państwo, trochę tak jak grać w brydża w sytuacji, w której jedna para zda rozkład wszystkich kart. To jest po prostu, to nie można. To, że tak mało wygrali te wybory w 2019 roku, pokazuje, że... Są słabi, tak, mają takie rzuty. Ale, a mieli koniunkturę, mieli wszystkie karty, a nie zdobyli nawet większości konstytucyjnej. Wiecie Państwo, i teraz jest jeszcze jeden problem. Ja go wam powiem tak z doświadczenia, na czym to polega. Są szachiści łapani, którzy oszukują w szachy, bo teraz można bardzo prosto oszukiwać, bo teraz byle telefon komórkowy gra lepiej niż najlepszy szachista świata Magnus Carlsen w historii, bo on prawdopodobnie jest najsilniejszym szachistą w historii tej dyscypliny, naszej dyscypliny szachistów. I byle aparat komórkowy, ten najnowszy, jakiś taki, który ma tam te, który jest takim komputerem jednak dosyć solidnym, po prostu gra lepiej. I teraz wystarczy mieć tylko dostęp tutaj do czegoś takiego. Wystarczy mieć komunikację i można po prostu ogrywać. Teraz była wielki skandal, jest z jakimś tam szachistą, któremu się już poddał w pewnym momencie Carlsen po pierwszym ruchu, mówiąc, że nie będzie z nim grał, bo on oszukuje. Dlatego, że my, drodzy Państwo, wiemy, kto oszukuje, nawet jeżeli nie możemy go złapać za rękę, to są tak zwane dowody ze statystyki, które nie wszystkie sądy przyjmują. Natomiast to jest tak trochę, że jeżeli ktoś po prostu za dobrze mu idzie, to statystycznie można udowodnić, że na przykład najlepszy szachista świata do tej pory miał trafień z komputera na poziomie 60 parę procent. To jak nagle się pojawia koleś, który ma 85-90%, to wiadomo, że oszukuje. Koniec, kropka. I on oczywiście można powiedzieć, że się pojawił geniusz. Nie, nie pojawił się geniusz, tak jak się nie pojawia człowiek, który jest w stanie się ścigać z samochodem. To jest po prostu niemożliwe. I trochę tak jest, ale na czym polega numer? Ci szachiści, którzy korzystają z tego wsparcia, oni nie są w stanie potem normalnie walczyć. To już bywało wielokrotnie. Oni po prostu się przyzwyczaili do pokonywania ludzi w sposób nieuczciwy. I tak trochę jest z PiS-em. Oni się przyzwyczaili grać z handicapem. I walka, która w jakikolwiek sposób będzie przypominać w miarę uczciwą walkę wyborczą, jest dla nich nie do przyjęcia. Po prostu oni już psychicznie nie są zdolni do walki na równych zasadach tego. Oczywiście nie będzie w równych zasad, bo oczywiście będą połować ludzi przez to TVP. Ale, drodzy Państwo, my też nie jesteśmy w ciemię bici i my też mamy swoje plany, których oni się boją, których oni się obawiają, co my nie wyciągniemy, co zrobimy. I wiedzą, że mamy tam jakiś ileś, bo ja mówię my, to nie chodzi tylko o mnie i o Tomka, ja mówię my w sensie bardzo szeroko opozycji, która bardzo koordynuje swoje działania, można powiedzieć bardzo szeroko, co jest utrapieniem Jarosława Kaczyńskiego, bo mówiąc kolokwialnie, stworzył, Jarosław Kaczyński nie tylko dzieli Polaków, on też połączył Polaków. W niechęci do siebie, naprawdę, drodzy Państwo, bardzo różne środowiska Jarosław Kaczyński połączył w niechęci do siebie. Tenku, patrzę na to środowisko służb specjalnych, to naprawdę nie było jeszcze tutaj takiej jedności. Takie spoiwo jest rewelacyjne, naprawdę. To jest, ale to też jest tak, drodzy Państwo, dlaczego my super się klej. Cieszymy? To jest tak, dlaczego my się cieszymy? My tylko przypominamy, dlaczego my się tak cieszymy z faktu, że Jarosław Kaczyński mu się nie uda wprowadzić staniku wojennego, czy tam jak spróbuje coś wprowadzić, to mu się to po prostu zawali, ponieważ on nie ma żadnych fachowców dobrej jakości. Panowie, sorry, ale dobrze, fachowcy dobrej klasy nie pracują dla Jarosława Kaczyńskiego. Nie chodzi o kwestie moralne. Chodzi o to, że nikt nie chce pracować z przegrywem i z kolesiem, który tak naprawdę kieruje się absurdalnymi kryteriami. O nim to powiedział Orban, który jest mega cynikiem, że Kaczyński jest, krótko mówiąc, walnięty w głowę. On to powiedział trochę wulgarniej, bo to tak powiedział to jednemu z bardziej znanych polskich polityków. No to domyślcie się Państwo, jakiego słowa użył, bo on robi rzeczy, które nie mają racji bytu,
I tak, drodzy Państwo, już tak wspomnę prostą rzecz. No, atak na przykład na mecenasa Giertycha i próba wbicia go do więzienia było mu potrzebne jak pani lekkich obyczajów dziecko w sprawie ustawiania dyktatury w Polsce i tworzenia systemu autorytarnego. Wręcz przeciwnie. Bez sensu. Dla niego mecenas Giertych, kąsający go i gryzący, był jak taki dowód żywy demokracji. On teraz na nas pokazuje, jaka kurczę dyktatura, no słowo inne jest oczywiście, a nie kurczę, jaka dyktatura. Przecież gdyby to była dyktatura, to by nie mogli gadać, że jest dyktatura. No tak, tylko że dyktatura ale nie... on jeszcze nie wie, co się może odpalić, jak nas zamknie. I wiesz, on wie, że my nie rzucamy słów na wiatr. To i o to chodzi, wiesz, i to jest ten kłopot. To wiesz, on zdaje sprawę z tego, bo oni myśleli, że my tylko gadamy, a wiedzą nagle, już zorientował się Wąsik po tym boleśnie, kiedy zamkną mnie. I Wąsik, żeby wiedział, że coś takiego będzie wcześniej, to on by mnie nie zamknął, za samą tą wersalkę by mnie nie zamknął. Jan. Znaczy nie, no prawda jest taka, Tomku, że... A teraz? Nie, prawda jest taka, że nie doszacowali, no. Głoś, Prawda jest który taka, mówi, tak. prawda jest też taka, Tomek, że Tak. oni też nie umieją prowadzić, nie rozumieją, że można Oni się... to mają, wywalają. Oni nie umieją się iść do materiału. Ale to swoją drogą, Tomek, natomiast tu kwestia jest jeszcze inna, że oni są nieprzyzwyczajeni do bijatyki w stylu takim, że się ludzie leją i Tak. się leją. Oni są przyzwyczajeni do tego, że walą kogoś, dojeżdżają kogoś, facet się rozpada i oni wygrywają. A moment, w którym nagle piłka ląduje na ich polu karnym, no to jest, powiem tak, w ataku to może i oni są nieźli przy tej przewadze, nazwijmy to, gdzie mają wszystko, mają wszystkie służby, częściowo sądy, całą prokuraturę i mogą sobie robić, co chcą, mogą sobie stawiać, komu chcą, jakie chcą zarzuty. Przecież nie ma, tak naprawdę nie ma żadnej granic. No, przecież można postawić dowolne zarzuty. Można nawet przewalczyć przejście pewnych rzeczy przed sąd, przed Jest ilość składów, które można wylosować, że... Tak, a czy to jest ten? Natomiast prawda jest taka, że oni nie są przyzwyczajeni tego, że człowiek tak jak ty spędził 2 lata w więzieniu i wychodzi i zamiast grzecznie tam pokuśtykać do nich, to już nie bijcie, to idzie i zaczyna gryźć. To są takie rzeczy, które umykają ich sposobowi rozumowania. Oni patrzą, wiesz, jak oni by zareagowali i nie rozumieją, nie mają analityków. Oni patrzą po sobie. I to jest ten problem, wiesz, to jest ten kłopot, bo ich taką nagrodą i takim zachęceniem jest 2 miesiące, a nie 3. Dostaniesz 2 miesiące aresztu i wyjdziesz. I będzie wszystko okej. Okay. My cię znowu wynurzymy. Będzie na tobie coś wisiało, ale będziesz sobie żył. I jak ktoś nie przyjmuje tych warunków, to się kończy zabawa. Jest kłopot. Jest poważny kłopot. Są ludzie różni, siedzą latami. Oni coś z tym będą musieli kiedyś zrobić, bo ci ludzie też będą mówili, niezależnie od tego, czy oni są winni, czy nie, rób bardzo różnie, ale będą mówili. I to jest poważny kłopot. Tak? To jest poważny kłopot po prostu. To wiesz, mamy sytuację taką, bo wracamy do tematu fałszowania wyborów. Oni wiedzą, że nie wygrają wyborów w sposób normalny. Potrzebują więc znaleźć takie punkty zaczepienia, po prostu zmącić wodę. Czyli po pierwsze, jak przegłosują, a pewnie przegłosują te swoje 6 tysięcy, oczywiście to jest i niekonstytucyjne, to jest już, tak jak już powiedziałem, to jest działanie pod, to jest poprawianie tylko jednego rodzaju elektoratowi, czyli własnemu dostępu do głosowania. I następnie mamy tutaj do czynienia po prostu z rzeczami, które już na starcie czynią to niekonstytucyjne. Więc mają taką sytuację, że albo zarobią na tym, że będą mogli sobie tam poustawiać ile chcą, albo rzeczywiście zwiększą sobie frekwencję i tworzą dym, czy zmuszają opozycję do prób, do wysiłków, które mają na celu
skontrolowanie tego. No oni sobie to, że im się tam krzywda nie stanie, no to oni wiadomo, mają technikę operacyjną, oni sobie to wszystko obstawią policją, tym bardziej, że oni będą wiedzieli, gdzie chcą fałszować, a opozycja fałszować nie będzie, więc tutaj jest taka różnica, że oni muszą tylko i wyłącznie sprawdzić, gdzie opozycja nie będzie w stanie pilnować wyborów. Bo to jest takie, drodzy, bardzo brutalne tego. Oni po prostu tam, gdzie opozycja nie da rady przypilnować, czy tam będą sobie poprawiali, bardzo prosto. Będzie nawet pewnie można, będzie sprawdzić, że będzie korelacja pomiędzy głosami a obecnością mężów zaufania. Kaczyński zdaje sobie sprawę, Janku, z tego, że argument tej jednostronności telewizji wyklucza ich, że argument... To wyklucza uczciwe wybory. Tak. Janku, szanowni państwo, to, że Kaczyński z premedytacją mówi o tych patrolach wyborczych, których, no przecież jest cisza wyborcza, nie może być jakichś patroli wyborczych, które będą objeżdżały punkty, no jak one, to będą patrole PiS-u, które będą objeżdżały punkty, w jaki sposób one będą agitować, w jaki sposób agitują ci ludzie, którzy w tym momencie objeżdżają te punkty jakoś zorganizowani z zewnątrz. Nie ma jakiejś agitacji pod lokalami wyborczymi, bo on sobie zdaje sprawę i on się godzi z tym ryzykiem. On nie ma żadnego ryzyka, bo on uważa, że kiedy przegra wybory, to sam będzie podnosił obalenie, sam będzie podnosił nieprawidłowości, które działały na jego korzyść jako powód nieważności wyboru. Tak. On sam będzie siebie atakował. Mhm. Jeżeli na przykład dojdzie do wniosku, że wynik wyborów też mu nie odpowiada. On tak naprawdę to jest po prostu tworzenie za takich znaczników, takich punktów zaczepienia do unieważnienia wyborów. To znaczy do tego, żeby móc kontestować. To znaczy Jarosław Kaczyński... My tu już powtarzamy to, drodzy państwo, od wielu miesięcy. On nie przewiduje oddania władzy. Żebyście państwo wiedzieli, w PiS-ie to nie jest taka powszechna podejście. To też bardzo boli Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński chciałby, żeby wszyscy zrozumieli, że będzie. To jest tak, jak Wąsik mówił do funkcjonariuszy wywiadu, że jak nam pozwolicie przegrać, to wszyscy odpowiecie, bo nie tylko my będziemy odpowiadali. Że będzie jak po wojnie. I tutaj sami się porównywali do Niemców. To nie my, drodzy państwo, to Wąsik. Oni sami się porównywali do tego, że będzie tak jak po tym, że odpowiadać będą wszyscy, nie tylko politycy. Kiesienku, dlatego rzeczywiście ja to równie pamiętam, jak byłem w Libii i rozmawialiśmy o tym, czego się boi najbardziej Kaddafi. I rozmawialiśmy, bo akurat była tam jedna historia związana z tym, że Libia zaczęła wpuszczać obywateli Izraela, prawda? Że nie obawiają się obywateli Izraela, którzy przyjeżdżają i zaczynają w jakiś sposób tam funkcjonować, handlować. To jest za czasów Kaddafiego. To wtedy była taka sytuacja. Zaczynali z nimi jakoś funkcjonować. I szanowni państwo, powiedziano jedno. Kaddafi najbardziej boi się i wyżyna opozycję, która by mogła odsunąć go z władzy. A Kaczyński najbardziej boi się opozycji wewnątrz swojej partii i wewnątrz ZIEP-u. To jest jedyne zagrożenie. To jest dla niego największe zagrożenie, bo jeżeli on odsunie te wybory, to on po prostu znowu zagra wszystkim na nosie, pokaże tą bezradność, powie, zobaczcie, mieliście datę jesienną i co wam z tego wyszło? Jaką macie jesienną datę? Ja jestem co najmniej do wiosny albo jeszcze dłużej. Bo on podtrzyma kolejny argument, żeby jeszcze był. I ludzie popatrzą, powiedzą, nie, oni są sprawni, oni tej władzy nie oddadzą. I tutaj on słusznie liczy. Rzeczywiście słusznie liczy. Jedynym według niego, bo będzie inaczej, scenariusz będzie inny. Niestety obawiam się, że tak jak ty mówisz, Janku, marszałek, kryzys i generał inflacja zakończy zabawę, bo oni są po prostu niesprawni i nas ciągną w przepaść. I to zakończy. Ale jemu się wydaje,
że on przeciągnie terminowo, że on się z nami będzie w ten sposób bawił. Nie będzie się bawił, nie zrobi tego, bo oni nie umieją oprócz tego zarabiać. Oni umieją tylko wydawać. Po prostu. I to zakończy wszystko. Tylko teraz jest kwestia, ile czasu będą mogli jeszcze psuć. I to jest ten kłopot. Czy ja powiem ci, Tomku, że ty jesteś taki optymistą. Ja tu cały czas mówię, że opozycja nie może odpuszczać. Opozycja musi mieć świadomość, że druga strona będzie walczyć brzydko i będzie walczyć do końca, ponieważ walczy, przynajmniej duża część z nich, o życie. Dlatego, że dla nich nie ma. Dla takiego Pereiry, który zarabia 20-30 tysięcy, myślę, że bliżej już 30 paru, no bo przecież inflacja. Z 25-30 parę tysięcy zarabia miesięcznie, to dla niego pozostanie przy tej ekipie to jest być albo nie być zawodowe, dlatego że to jest koleś, który, no powiem tak, on jeszcze należy do tych sprawniejszych, którzy tam coś jeszcze sobie potrafili uciułać, ale już takie postaci, no nawet weźmy nawet Gmyza, no co może Gmyz w sytuacji, w której wszystkie media pisowskie zostaną odcięte, no będzie miał emeryturę w Niemczech, natomiast no ta emerytura, a jego potrzeby, no to powiem w ten sposób, no może nie wystarczyć nawet na prawników, no. I to jest, to są takie historie, że wszyscy ci ludzie będą walczyć, weźmy na przykład Chodzińskiego, funkcjonariusza CBA, który już wie o tym, że w procesie, który będzie miał od Pawła Mitera, wyląduje na ławie oskarżonych, bo sąd się nie zgodził na umorzenie przez prokuraturę sprawy, więc teraz jak prokuratura oczywiście umorzy tą sprawę, bo umorzy, którą mu, no bo wiadomo, że Ziobro i jego ludzie chronią przestępców z PiS-u, to wiadomo, że będzie musiał usiąść na ławie oskarżonych i zmierzyć się z zarzutami przed sądem, a tu z sądami już jest, no widać, że nie kontrolują tych sądów na tyle, żeby być pewnym, że nie poniosą konsekwencji. To są wszystko tam takie... są dowody zero-jedynkowe, Janku. Tak, jest... tak, ale to są, ale Tomku, chodzi mi o to, że takich rzeczy, bo ja tu podaję te przykłady, które znamy. Chodzi mi o to, że tam jest wiele osób, która będzie walczyć tak do samego końca. Dlatego ja zawsze mówię opozycji, że nie może usiąść na laurach. Będzie taki moment za kilka tygodni, gdzie zacznie się ta przewaga sondażowa pojawiać już bardzo wyraźna. Już nawet w tych, oczywiście tam sondaże te pisowskie będą nadal pokazywały 35 do 30 dla PiS-u, 37 do 30 dla PiS-u, natomiast normalne sondaże będą już wyraźnie pokazywać na przewagę Koalicji Obywatelskiej, z tym, że mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, w której PiS będzie się przygotowywał, tak jak teraz Putin się przygotowuje do ofensywy późno-zimowej, wczesno-wiosennej. Znaczy oni się przygotowują tuż przed roztopami, chcą zaatakować, oni chcą zaatakować znowu koło 24 lutego, zbierają siły, to będzie taki ostatni nacisk, dlatego na przykład on teraz bardzo, bardzo by chciał teraz... zaatakować Kijów, oni chcą uderzyć w Kijów. Ale oni bardzo by chcieli teraz mieć parę tygodni rozejmu. Tak. Tutaj bardzo dobrze, że Ukraińcy mają świetny wywiad, naprawdę. To jest oczywiście pewnie też zasługa pomocy zagranicznej, ale powiem, że sam to obserwujesz, że tak świetnie działających służb, szczególnie tak spenetrowanych przez Rosję służb, to jednym z największych sukcesów Ukraińców jest to, że oni się odbudowali informacyjnie, będąc bardzo, ale to bardzo zinfiltrowani przez Rosjan. To jest coś naprawdę wielkie osiągnięcie. To jest dobra informacja dla ciebie włącznie, dla ciebie Kamiński. To jest zła informacja dla ciebie. To jest bardzo zła. To jest dla was bardzo zła informacja. To jest i tutaj chodzi o to, że Kaczyński przygotowuje taką samą ofensywę, mają zebrane pieniądze i oni tą gotówką tuż przed wyborami, tylko pewnie to będzie wrzesień, pewnie to nie będzie, bo ja cały czas jestem, ja się już stałem zwolennikiem tezy Tomka Zomera,
że Jarosław jest za słaby, żeby oderwać swoich od koryta, więc... Ja się nie mogę z tym pogodzić, ale jestem człowiekiem racjonalnym, także powiem ci, no tutaj redaktor Zomer ma rację. Nie, czyli on mnie przekonał, słuchaj, bo on od 2 lat konsekwentnie puszczając moje analizy, bo oparte o wewnętrzne dyskusje w PiSie. Tylko że on od początku mówił dyskusje dyskusjami, a na końcu jest koryto. Janku, ja patrzę jeszcze na jedno. Ja bym położył naprawdę głowę, że Szymczyk honorowo się zachowa i odejdzie. On trwa. To jak z tymi Tomasz, ale słuchaj, ale ja powiem ci tak, jaką on ma twardą psychikę, Tomek. No nie, no ja bym to inaczej określił, ale... To... Ale ja, Tomek, wyobrażasz sobie, nie, bo co nam się zdejmą dzieje? Program, no. Wyobrażasz sobie, co się dzieje? Drodzy Państwo, znaczy, Tomek to już dawniej, ja trochę Janek, to mniej może na dawniej. korytarz wyjść, na ko po No korytarzu... właśnie, wyobraź sobie, po czymś takim nie zmienić szkoły. No nie miałem takiej sytuacji, Janek. Nie, ale to, drodzy Państwo, no to jest po prostu, on po prostu, okej, no on tam jest dyrektorem, natomiast on ma naprawdę przerąbane. Ja powiem tak, że wstać do roboty, pójść, ja powiem, że naprawdę, zupełnie serio, drodzy Państwo, mówię naprawdę bez ironii, że ja podziwiam, że koleś ma takie samozaparcie. Bo to jest Janek, takie... połowa policjantów puszcza sobie twój wierszyk, nie kazy, wiesz, jak Znaczy nie puszcza... mój wierszyk, no to jest No wierszyk, ten, który ktoś od nich skomponował. Ja go tylko wyrecytowałem. Który wyrecytowałeś, no puszcza sobie, no to jest komedia. Teraz jest jeszcze jakiś taki, że tak powiem, animowany filmik, który pokazuje tę sytuację. No, no tego jest mnóstwo. I ten chłop, przecież to jest oficer, generał. I co? Zostanie z tym wszystkim? No przynajmniej powiedziałby, dobra, nie udało się, to się nie udało. Odchodzę. A tu co? Sam rozumiesz. Mega, mega psychika. Ja nie wiem, jak on to robi. Nie, nie, ja nie wyobrażam. Ja bym nie dał rady. Nie, nie. No właśnie o tym mówię, że wiesz, że mamy tu do czynienia. Ale wiesz, Naprawdę... Janek, on bierze przykład z Jarosława. Jarosław idzie i tak jakby żywe ryby jadł, śmieje się ze społeczności LGBT. Staje naprzeciwko wszystkich i mówi, znaczy wszystkich, on naprzeciwko tej swojej rewii i mówi te rzeczy. Wiesz, rechocze obrzydliwie, robi te historie i to świadczy o tym, że redaktor Zomer ma rację. Oni tacy są. Oni po prostu tacy są. My żeśmy również wybraliśmy złe parametry do tego, żeby ich oceniać. Nie braliśmy pod uwagę takich parametrów. Naprawdę nie. Bo tutaj sądziliśmy, że takie parametry w ogóle nie wchodzą w rachubę, a one wchodzą. Dlatego redaktor Zomer ma rację. Szanowni Państwo, jeżeli ten materiał się Wam podobał, no to tradycyjnie prosimy o subskrypcję, o kanał, o jak najszersze cytowania i udostępniania. Im więcej Was nas podaje, komentuje, przede wszystkim komentujcie nas, bo zwiększacie w ten sposób zasięgi, a my również dowiadujemy się czegoś o tym, co było dobre. Niezwykle ciekawe rzeczy piszecie, naprawdę. Co było dobrze, co było Bardzo... źle, więc prosimy jak najwięcej. My tutaj polecamy Historia bez cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Numerze szereg fajnych, naprawdę ciekawych tekstów. Tym razem opowiem o mafii w starożytnym Rzymie. Już w czasach faraonów istniały dobrze zorganizowane bandy okradające grobowce dawnych królów i arystokratów. O prawdziwej mafii możemy jednak mówić dopiero wtedy, gdy przestępcy mają odpowiednie silne powiązania z władzą. Taka sytuacja miała miejsce w ostatnich latach Republiki Rzymskiej. Wówczas działania bandytów bezpośrednio doprowadziły do zniszczenia dotychczasowego ustroju państwa. No, To jest patrz. materiał z edukacją, do jakiej mówisz, ale to Ale jaka nie była... jakiego, jak... Ale Tomku, gdzie ty go to... Ja chciałem... Ma powiązania z władzą? Ma. Ukradał Ale grobę? Tomku, ale, jak, ale, ale ja chciałem to zadedykować Wąsikowi, a ty... Przepraszam ciebie, no... Wąsik też okradał? Ale dobrze, no, ale... Wąsik kradł benzynę. Janek, Wąsik to jest inny złodziej. Wąsik kradł benzynę na stacjach. Ja, jaki a ja mówił nie o grobę? benzynie, a ja nie o benzynie. Ja mówiłem o przebierańcach, ja mówiłem o... A, no to chyba, że Ja to mówiłem przepraszam. O tych, o mafii paliwowej, mafii VAT-owskiej. To, drodzy Państwo, polega na tym, że PiS wcale nie zlikwidował żadnej mafii VAT-owskiej.
Oni się pożywili na tym, co uchwaliła Platforma Obywatelska, czyli jednolity plik kontrolny. To jest najskuteczniejsze narzędzie, które eliminuje nadużycia VAT. I to uchwaliła Platforma Obywatelska, a PiS tego nie poparł w opozycji. Będąc w opozycji, nie poparł tego rozwiązania. I kiedy doszło do całej likwidacji tak naprawdę nadużyć, to PiS nie dorżnął tej hydry, bo nie miał w tym interesu. I to hodowali i hodują. Ale ja mam wypowiedzi z 2013 roku w moim artykule w magazynie Uważam, że Bogdana Święczkowskiego na temat tego, że wystarczy przerzucić akcyzę na dystrybutory. No właśnie. No i dlaczego żeście tego nie zrobili? To jest taki, drodzy Państwo, prosty myk. No bo co to jest fałszowanie paliwa? Fałszowanie paliwa polega na tym, że mamy produkt akcyzowy. Produkty akcyzowe, akcyzę przyznajemy, jak opuszcza fabrykę. Ale jak mamy jakiś produkt bezakcyzowy i sobie zmieszamy w jakiejś bazie produkty bezakcyzowe i powstanie produkt akcyzowy, na którego nie mamy akcyzy, no bo zmieszaliśmy bezakcyzowe i będziemy sobie ten nasz bezakcyzowy produkt sprzedawać na lewych fakturach w stacjach benzynowych, no to zarabiamy na akcyzie, no bo tej akcyzy nie zapłaciliśmy, a ją dostajemy. I to jest nasz zysk mafijny. No więc wystarczyłoby, drodzy Państwo, żeby ta akcyza była doliczana w ostatnim momencie na stacji benzynowej. I to jest proste i to wszyscy o tym wiedzą, że zamiast latać o 6 nad ranem od drzwi do drzwi i po prostu wyważać kopem i walczyć w pocie czoła z kolejną mafią paliwową, można skonstruować konkretne przepisy. O tym ja rozmawiałem kiedyś z profesorem Robertem Gwiazdowskim, znanym ekonomistą. Już rozmawialiśmy o tym rozwiązaniu już 15 lat temu. I on zwracał uwagę, że kiedy o tym mówił jeden z ministrów finansów, poważnych polityków, to uwaga, no już pomijam teraz nazwiska, ale zawsze można spytać profesora Gwiazdowskiego lub mnie, bo już nie chcę tutaj wprowadzać, wypadałoby zapytać tego człowieka, więc na razie tylko omówmy sytuację. Otóż kiedy poruszył ten temat na Radzie Ministrów, żeby przerzucić tą akcyzę na dystrybutory, to dostał zdjęcie własnego dziecka bawiącego się na ławce w jakimś przedszkolu i mu przeszedł temat. Kiedy ten sam temat, drodzy Państwo, wzięła na warsztat pani profesor Zyta Gilowska, to została zlustrowana, drodzy Państwo, i wróciła do rządu, ale też już porzuciła temat przerzucenia akcyzy na dystrybutor. Przeszło. Tak, przeszło jej. Dlatego, że drodzy Państwo, można skonstruować system podatkowy w taki sposób, żeby te wałki VAT-owsko-akcyzowe nie były stosowane, tylko to się po prostu nikomu nie opłaca. Są ludzie, którzy z łowienia w tym mętnej wodzie żyją. Oczywiście Państwo powiecie, czy to można było wprowadzić do rządu Platformy Obywatelskiej. No można było. Natomiast no, cieszmy się, że Platforma uchwaliła jednolity plik kontrolny. Może jakby porządziła trzecią kadencję, to może by przerzuciła tą akcyzę na dystrybutory. Drodzy Państwo, to... Janku, kiedyś... to Platforma zlikwidowała ten problem, którym się chwali Jarosław Kaczyński, że nie wjeżdżają te samochody, po prostu jeden samochód na 10 takich samych rejestracjach, gdzie mówił o tych 700 samochodach wjeżdżających do Polski Jarosław Kaczyński. On dokładnie nie wie, kto zlikwidował ten proceder. Na pewno nie on. I no jego to, ekipa. Ale w ogóle jego ekipa w ogóle nie polikwidowała żadnych wałków. Jego ekipa tak naprawdę rozpoczęła prywatyzację. Między innymi jednym z powodów, drodzy Państwo, dla których Tomek miał kłopoty z nimi, polegało na tym, że Tomek z ich punktu widzenia był generalnie funkcjonując na takim poziomie, na którym funkcjonował we władzach PiS, musiał być albo swój w 100% kontrolowany, albo trzeba go było wyeliminować. No to jest proste z ich punktu widzenia. Nie można funkcjonować u nich, mając wiedzę o ich wałach i mając jednocześnie dostęp do mediów, który miał dostęp Tomek, no, ponieważ ma notes z telefonami taki, jaki ma. Więc jego problem został rozwiązany jako, jakby powiedzieć, z wyprzedzeniem, żeby zanim on wpadnie na pomysł, że sprawa dojrzała do tego, żeby przerzucić to do mediów, to żeby go pozbawić wiarygodności. Janek, to trochę ty i ja, bo my żeśmy mówili, ile może to trwać, ile to można hodować. Tomku, prawda jest taka, Tomku, już zupełnie serio, to prawda, już nie wprowadzajmy nowego wątku, bo prawda jest taka, że nam do łba nie strzeliło, że można stać na czele tego. Mieliśmy za małą wyobraźnię, drodzy Państwo.
Oj, byliśmy bez wyobraźni, to Byliśmy po prawda. prostu, doszliśmy do wniosku, że ze wszystkich możliwości kradzieży, no nikt się nie schylał aż tak nisko z punktu widzenia ministerialnego. Żeby po prostu w ten sposób, na takim poziomie brudzić się, bo to, drodzy Państwo, problem polega na tym, że Wąsik z Kamińskim, oni mają świadomość dziś, chyba mają, że to zresztą im pisał jeden z ludzi związanych z polskim wywiadem, pisał im, że wy się po prostu nigdzie nie schowacie po tym, jak ta władza zostanie wam zabrana, zostanie. To jest tylko odwlekanie nieuchronnego i każdy, kto ma wyobraźnię, to by nie prowadził sobie do tej sprawy. To, drodzy Państwo, o, to już na koniec, to ja już wam przeczytam, drodzy Państwo, co napisał do mnie pewien pan pułkownik, który po obejrzeniu materiału Tomka na temat tego, co mu tam zrobili przy zatrzymaniu, powiedział tak: zazdroszczę Tomkowi i jednocześnie współczuję. Mam na myśli jego przyszłą misję przywiezienia Mariusza Chlora-Kamińskiego do kraju na rozliczenie z przeszłością. Szanowni Państwo, i tym optymistycznym akcentem mówimy Państwu do zobaczenia. Nie,